Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Moi drodzy, jak zapewne wiecie, w ostatnim materiale udało nam się pokonać gryfa, który grasował w tej okolicy. Teraz przydałoby się zgłosić po nagrodę. Tutaj, jak widzicie, głowa tego gryfa. O, i tutaj właśnie na przykładzie tej głowy możemy zaobserwować, jak działa ta funkcja. O Jezu, ja jadę teraz w kierunku tej zjawy, która ostatnio mnie tutaj podliła. Może uda się jakoś ją tutaj ominąć. Na przykładzie tej oto głowy, która wisi przy siodle, możemy sobie zobaczyć, jak genialnie wygląda to NVIDIA Hairworks, moi drodzy. Właśnie tutaj można zauważyć, jak... Zresztą nawet na czuprynce Geralta całkiem nieźle to widać. A ciekawe, jakbyśmy to wyłączyli. Tak, z czystej ciekawości, moi drodzy. W porządku, moi drodzy, zwróćcie uwagę, jaka jest różnica teraz, kiedy to Hairworks jest wyłączone. No, ta głowa po prostu bezwładnie sobie wisi. Te kudły tego gryfa totalnie nie poddają się właściwie niczemu, żaden wiatr, żadna grawitacja, nic tutaj totalnie nie działa na tą głowę. Ona wisi jako taka bryła jedna wielka. Dlatego ja jednak chyba wolę sobie to Hairworks włączyć, bo ono tak naprawdę jakoś nie obciąża super mega hiper, a wygląda genialnie. Okej, moi drodzy, jestem z powrotem. Tak właśnie, moi drodzy, teraz można dostrzec tą różnicę. Pięknie falują te włosy gryfa. Okej, troszeczkę tutaj być może sobie przyspieszymy, bo tak trochę się ociągam. Podbiegnę sobie. Mam nadzieję, że już nie natrafię na tą zgraję wilków, która tutaj ostatnio mnie napadła. Chyba nie. Ciekawe, jakbym teraz zeskoczył. Wow! Super, dobra, Geralt. Nie blokuj mi się tutaj. Co, nie będę mógł... No proszę. Czyli można przeskakiwać sobie przez barierkę. Tu chyba nie muszę się już pytać o pozwolenie. Mam nadzieję. Co to jest do cholery? Żyto. Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. Nie wiedziałem. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf 2 ust. 3. Za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razów kańczugiem. Wykonać! Nie, na bogi, nie! No ciekawe. Czego? Okej, zobaczmy, co on tutaj ma do powiedzenia. Udawać dobrego wujka. Niczego nie udawałem. Wyciągnąłem do tych ludzi dłoń, a oni ją odepchnęli. Może dlatego, że ta sama dłoń trzymała miecz, od którego zginęli ich bliscy? Ha! Moralista się znalazł. A co ty byś zrobił na moim miejscu, co? Nie byłbym na twoim miejscu. Mów, po co przyszedłeś. No dobra. Dawaj nagrodę. Umowy. Teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś gryfa. Coś za coś. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz, weź jeszcze to złoto, żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Opcje dialogowe. Wybór czasowy. Niektóre dialogi wymagają szybkiego podjęcia decyzji. Wybierz odpowiedź, nim upłynie czas. Mamy do wyboru: weź pieniądze, odmów przyjęcia pieniędzy. Jesteśmy sknerusy i ja zawijam all złoto, jakie znajdę. Nawet w workach na kartofle. O, będą chłostać tego gościa. Gdzie to się dzieje? Gdzieś to słychać, ale nic nie widać. Chyba tam. to raczej nie. No nic, w każdym razie gdzieś to się dzieje. O! To nie jest to zielsko, które mnie interesuje. Dobra, czyżbym zdobył poziom? Sprawdźmy. Nie, wydawało mi się. Tam jakieś, to chyba po prostu... Okej. Mhm. Plus 50 żywotności. Okej. Zarówno mutageny, jak i umiejętności oznaczone są kolorami. Dopasuj kolor mutagenu do koloru umiejętności, by zyskać większą premię. Jeżeli dana umiejętność ma inny kolor niż sąsiadujący z nią mutagen, za taką umiejętność nie otrzymujesz premii. Nie wpływa ona jednak na premię, którą uzyskałeś umieszczając obok siebie mutagen i umiejętności w tym samym kolorze. Im więcej aktywnych umiejętności tego samego koloru, co mutagen, tym większa premia. Każda kolejna sąsiadująca umiejętność tego samego koloru zwiększa premię o 100%. Mutagen może również służyć do przygotowania silnych wywarów mutagennych. No dobra. To już wszystko rozumiemy w takim wypadku. Ja niestety mam na razie tylko tą jedną umiejętność, ona jest czerwona. A żeby mi się z tym zielonym mutagenem połączyła, to musiałaby być z tego, z alchemii wzięta. No a tam nie mam żadnego punkcika rozdanego. Okej, moi drodzy, mam tutaj opcję przygotowania się do podróży. Będziemy z Wesemirem opuszczali ten biały sad. Dlatego też, moi drodzy, ja wykorzystam ten moment na poszukiwanie jakichś questów pobocznych w tej okolicy. Podejrzewam, że będzie ich niemało. Myślałem też, żeby nie stworzyć tej jaskółki. No tam widzę jakiegoś topielca, być może uda nam się go zabić. O, tutaj w tej okolicy czuję się utopiec, moi drodzy. Czuję się dokładnie tak, jak w pierwszej części. Bagienne rany, trujące. Dobra, będziemy uważać. No. No i zabity zostałeś. Jezu! Cześć to. Elegancko. Kurczę, jednak Geralcik jak się klepie, to jest szacun. O i właśnie, moi drodzy, zapomniałem wam jeszcze powiedzieć. 2 dni po premierze został już dodany patch do Wiedźmina z oznaczeniem 1.03. I ten patch właśnie wprowadził to, że krew się rozprowadza po wodzie. Fajna sprawa, fajnie to wygląda. Okej, moglibyśmy teraz sobie tutaj coś szamnąć. Spróbujmy. Które to by będzie... Tutaj, nie? Używane do wytwarzania mikstur... Nie. Tu? Chyba tak, o chlebuś. Okej, i teraz F. Ciekaw jestem, gdzie tędy się dojdzie. Ja teraz właśnie bym sobie tutaj, moi drodzy, tak piechotką pochodził. Tutaj jest bardzo dużo tych utopców. Okej, jeszcze jeden chlebuś. Elegancko, fajnie się regenerujemy. Możemy sobie już z powrotem wrzucić tą miksturkę. Ja, moi drodzy, właśnie teraz podróżowałbym sobie w ten sposób przez jakiś czas, ponieważ może uda mi się tym sposobem odnaleźć jakieś fajne questy poboczne. Już tutaj pierwszego widzę. Patrzmy. Co się stało? Potwory! Potwory z bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem, no to mam za swoje. Ojejku. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że Wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. Jak się spaszył i zdziwił. No, Wybierałem się do czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy... Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieście ją, błagam. Okej. Niech będzie. Obiecałem, moi drodzy, że będę wykonywał każdego questa, nawet pobocznego. Także... Śledzimy teraz to zadanko. Podejrzewam, że tutaj... Okej, już widzimy... Ślady wozu. Zjechał w bagna. No dobra. O, tu coś mamy. Czyli powoli już mamy te ładunki, które tutaj ten gościu miał na wozie. Ja nie będę tutaj oczywiście wyłączał tego trybu wiedźmińskiego. Strasznie dużo tych utopców. Okej, znowu te pszczoły nieszczęsne. Co my tu mamy? Mamy Arda. Wezmę sobie Arda. Tam są utopce. O, tutaj coś leży, ale to ten wóz chyba nie jest. To jest coś innego. Zblokowałem się. Dobra, idziemy w samo centrum tego koła. Ja sobie tych utopców chyba zwyczajnie pozabijam. O, już znalazłem ten wóz. Okej, teraz prawdopodobnie zostanę atakowany. Także muszę się przygotować, że zaraz się na mnie rzucą. Widzę, że oni tutaj gdzieś nurkują sobie pod wodę. I zaraz mnie pewnie napadną. Co tu jeszcze mamy? No, na razie mnie nie atakują, dopóki mnie... Strzał. O tym nie było mowy. O! Ciekawe. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. Kolejna poszlaka. Sadełko. Tojad. Kwiaty. Skóra. Ciemne żelazo. Wóz jest naszpikowany strzałami. No, o tym to już... Kolunio nie wspominał. Czy tą strzałę mogę sobie zawinąć, czy ona po prostu jest jako poszlaka? No jest teraz na pomarańczowo, ale chyba jest jako odkryta po prostu poszlaka. O, tutaj mamy jakiegoś martwiaczka. Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. No, raczej stawiałbym na to, że kłamie. Znajdźmy teraz tą skrzyneczkę z cennym ładunkiem. Tego nie. Powiem wam, że ten poziom trudności troszeczkę wymagający jest. Szczególnie jak atakuje mnie 4 bestie. Powiedzmy o 2 levele wyższe od mojego. Wow, wow. Próbujmy się troszeczkę zregenerować. Ile chlebuś daje? Czas trwania 5 sekund. Butelka wody, może ona tutaj coś poradzi. Oj, puszczyka odpaliłem, pięknie. Czyli mi jednak nie przerzuciło tej butelki? Przed chwilą była. Dobra. No dalej. Patrzcie, one się tutaj chowają pod wodą chyba. O kurczę. Pomimo tego, że byłem zblokowany, to on mnie tutaj i tak mógł atakować. Nie jest dobrze. Muszę zdecydowanie poprawić swoje umiejętności walki. Na pewno od razu sobie zrzucę coś do przywracania żywotności. Wątroba wilka. Dobra, weźmy sobie ten chlebek. Widzę, że w tych wszystkich workach i w tym wszystkim jest mniej więcej to samo, co było. Dobrze, że mi zapisało grę. Ciekawa strzała. Warto się tu dokładnie rozejrzeć. Okej. Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. Dobra, jestem gotowy. Teraz już się nie dam zaskoczyć. No już się dałem zaskoczyć. Strasznie dużo ich tu jest, powiem wam, że... Dobra. To jest też bardzo fajna opcja, jak sobie kogoś zaznaczymy. Okej, na razie jestem w tym trybie walki. Właśnie dlatego nigdy nie lubiłem walczyć z utopcami, one są strasznie denerwujące. Okej, znalazłem tą skrzyneczkę. Zachlapana krwią ludzką. O, fajnie. Nie wiem, czy będziemy tu jeszcze chyba... Bo już nie będziemy tutaj niczego szukać. Bo te utopce, co prawda, tutaj próbują mnie zaatakować cały czas. Ale są strasznie denerwujące przy tym, bo tak niby atakują. Okej. Niby atakują, ale uciekają i takie są... Wkurzają, zwyczajnie zawracają gitarę. Także to nie jest jakiś tam super przeciwnik, którym trzeba się przejmować. Zobaczymy, co ten kupiec ma do powiedzenia, bo to tak szczerze przyznam... Słabo troszeczkę postąpił, nie mówiąc tutaj nam wszystkiego. O, i co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Przejrzałem cię, znalazłem. No dobra, zobaczmy. Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę, a także kogoś, kto wyglądał na woźnicę ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopce i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że... Uważaj! Za tobą! Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą. Jak u kłamcy. Oho. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust. Dopadniemy go, nie? Nie ma innej opcji. Ale chyba nie konno. On nie miał konia, przynajmniej ja nie zauważyłem. Dobra, wskakujemy na płotkę. Rusz się! Dogoń kupca. Okej, dogonić go dogoni, tylko co wtedy? Zrzuć kupca z konia. O, wystarczyło z kuszy go zestrzelić. Oj, ale zabiło mi się chyba. Trzeba go stąd zabrać. Kurczę. Miałem go zrzucić z konia. Pobudka! Widzisz? Nie. Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, Temerski szósty pułk, druga kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych, a leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Puśćmy to, może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. No właśnie, moi drodzy, ciężka decyzja, bo nie wiem, wcześniej koleś kłamał, teraz też. Właściwie nie interesuje mnie totalnie jego los, to jest jakiś tam poboczny wieśniaczek. Możemy go puścić, możemy zabrać ze sobą te leki, a możemy go oddać do Nilfgaardczyków i być takim troszeczkę tym, bezdusznym tym. Właściwie ja na samym początku będę miał miękkie serduszko. Życzę tobie i twoim chowającym się po krzakach żołnierzom wiktorii w starciu z Nilfgaardem. Poczucie humoru masz podłe, ale porządny z ciebie chłop. Masz. Jest złoto, które obiecałem. Wypij za nie, za srebrne lilie i pamięć Fultesta. No i fajnie, moi drodzy, to taki mini questik poboczny, który dał nam 10 doświadczenia. Zadanie zakończone. Gdzie byśmy tu jeszcze mogli... O, wilki. Może się troszeczkę z nimi... Oj kurczę, na 5. poziomie chyba te wilki były. Albo mi się wydawało. Celowałem. Okej. Wilczki pokonane. Wątroba wilka. Psie sadło. Prawda, wiem, że z wilków nie wypadną jakieś żadne niesamowite niesamowitości. A może spróbujemy strzelić wielonka. Bang. I co wtedy się dzieje? Z takiego jelonka. Mamy mięsko z jelonka. Proszę bardzo. A tuż co to mamy? Jakiś kamlot, zajączka. No, zająca już nie tak prosto trafić, jest dosyć mały. Tu jest jakaś wioska. Zobaczmy, moi drodzy, jak tam nasza sytuacja, jeżeli chodzi o tą jaskółkę. Mózg utopca. I brakuje nam cały czas jednego jaskółczego ziela. Jaskółcze ziele myślę, że gdzieś by się tu znalazło. Ono jest dosyć charakterystyczne, takie żółciutkie. A utopców to tutaj było pod dostatkiem. O, czyżby? Zobaczmy. Jest, moi drodzy. Wiedziałem, że to gdzieś tutaj będzie. I tak jakbyśmy mieli już wszystko, brakuje nam tylko mózgu utopca. A ten otrzymamy wyłącznie z jakiegoś utopca, tak? Także najbliższe bagienko. Chwila, gdzie ja byłem teraz? Tutaj na tych bagnach. Tu mamy jeszcze coś. Okej, jak się tego konia przyzywało? O, fajnie się pojawia. Cały czas ta gryfia głowa tutaj wisi. Tempo! Nie wiem dlaczego, w końcu przecież go zabiliśmy. Nie powinniśmy oddać tej głowy? Nie mam pojęcia. Okej, w takim wypadku, moi drodzy, będziemy musieli jeszcze się troszeczkę z tymi utopcami pomęczyć, bo zrobię tą jaskółkę i pojadę do zielarki i dam ją tamtej kobiecie. Ciekaw jestem, czy można takie coś tutaj zorganizować. To widzę... Wilcy biegają, właściwie to tylko jeden wilczek. Może jak go nie będę ruszał, to mnie nie będzie atakował? Chyba... Nie, gonią mnie. No dobra. Oj, warga to już się trochę boję. No, Bark jest lepszy. Ale dzięki Ardowi mogę go bardzo szybko pokonać. Wątroba wilka. Z warga troszeczkę więcej wypadło. Właśnie się zastanawiałem przez chwilę, jak to jest ze zwierzętami. Czy one atakują na przykład właśnie konia. I czy są w stanie gdzieś tam go nam zabić. Mamy jakieś inne zadanie? Nie mamy, no właśnie. Także teraz, moi drodzy, wejdziemy w taki tryb, powiedzmy... jakby to powiedzieć... wolnej gry, bez wmieszania się w jakiekolwiek questy. Czyli ja sobie tutaj zapoluję na utopce i spróbuję uzyskać z nich mózg. W celu zrobienia tej mikstury. Okej, stop, bo nie chcę wejść w te trujące opary. I tak wlazłem. Dobra, posłuchajmy, co tu w trawie piszczy. Okej. Wyciągamy miecz. O, i nawet na bagnach można zdobyć jaskółcze ziele. Dobra. Dwóch pokonałem. Strasznie dużo życia. O kurczę, mnie to kosztuje. Muszę się nauczyć, że góra to R, a dół to F. Troszeczkę mi się to jeszcze, widzę, myli. Podnieśmy. Jest! Moi drodzy, mózg utopca, już z pierwszego utopca. Genialnie, nawet nie musiałem się zbyt wiele męczyć. W związku z tym możemy wracać do naszego konia. Okej. Teraz się zastanawiam, jakby to znaleźć dom tej zielarki, bo kurczę, nie za bardzo pamiętam, gdzie on się znajdował. Spróbujmy na mapie może go odszukać, może będzie podpisany. Garnizon. Jest. Zielarz. Elegancko. Bardzo fajnie. Ponieważ nie mamy przy sobie żadnego znaku, żeby się tam w szybki sposób transportować, to zwyczajnie sobie tam podjedziemy. Jaskółkę zrobię już na miejscu. Fajnie, że mi ten paseczek uzupełnia właśnie czymś do jedzenia samo z siebie. Nie muszę tego robić. Płotka nie tak szybko. Okej. Teraz, moi drodzy, robimy tak. Spróbujmy. Pyk. Alchemia. Jaskółka. Wykonaj. Udało się wykonać jaskółka. I teraz wchodzimy do środka. Nie wiem, czy można coś tutaj pogadać. Tak? Mam eliksir dla Leny. O! Ale najpierw pohandlujemy. Masz jakieś zioła na sprzedaż? Coś się znajdzie. Co tu masz? Biała mewa. Krasnoludzki spirytus. O, można... robić krasnoludzki spirytus samemu. Ale widzę, że... a nie, ona go posiada. Ile ja mam w ogóle kasy? Niedużo ogólnie. Składnik alchemiczny. No sporo tego ma, czyli w razie czego możemy do niej sobie tutaj śmiało przyjeżdżać. Niedźwiedzia skóra. Czy z takich pierdełkowatych rzeczy ty coś jesteś w stanie tutaj ode mnie wziąć? Posortujmy te rzeczy. Nie. Dobra, też nie będę tutaj chciał wydawać pieniążków, bo mi troszkę szkoda. Mam eliksir dla Leny. To jaskółka. Zwiastun wiosny i symbol odrodzenia. Adekwatna nazwa. To się jeszcze okaże. Tak jak mówiłem, może jej zaszkodzić. Bardzo. Na mnie to działa natychmiast. Ale ja mam szybszy metabolizm. U niej efekty wystąpią dopiero po kilku dniach. Czemu się w końcu zdecydowałeś? Uznałem, że lepsze to niż bezczynność. Podobasz mi się, Wiedźminie. Masz to taki mały podarek za to, że nie jest ci wszystko jedno. Okej. Co dostaliśmy? Aha, tak szybko. Trzeci poziom, moi drodzy. I co? Jeszcze porozmawiajmy. Tak? Patrzcie, nic nie ma na temat tej Leny. Co prawda nic jeszcze nie... Czasu nie ubyło. Jad jakiś dostałem. Teraz mi dopiero... Manuskrypt, olej przeciw przeklętym. Olej przeciw przeklętym. Z potu i krwi. Jakaś książka. A co jakbyśmy na przykład sobie tutaj meditation urządzili? Jak to się medytuje? Kiedyś to się tutaj medytowało. Medytacja. Medytacja. Aby odpocząć do wybranej godziny, wskaż ją myszką i kliknij przycisk medytacji. Czyli medytacja jest identyko jak w dwójeczce. Medytacja do godziny, do północy. Czyli tak będziemy medytować 24 godziny. Zobaczmy, co się stanie. W miarę szybko to leci. Okej. Do uzupełnienia mikstury wykorzystany został alkohol. Okej. I teraz jeszcze do rana. Okej. Fajnie. No i zajrzyjmy, może coś już wiadomo o tej Lenie. Tak? Nie. Jeszcze za wcześnie. Mówiła, że po kilku dniach, może po kilku dniach będzie coś wiadomo. Ale dobra. W takim wypadku, moi drodzy, myślę, że tutaj takie dwa kościki poboczne, czyli rozmowa z zielarką, zdobycie dla niej jaskółki i tamten gościu, co zestrzelił tego woźnicę, to takie fajne dodatki. Plus przy okazji zakończyliśmy sobie quest z Gryfem i dowiedzieliśmy się czegoś nowego o Yennefer. Także, moi drodzy, bardzo, bardzo owocny odcinek, jestem zadowolony i mam nadzieję, że kolejne materiały również będą tak ekscytujące i tak wypełnione questami, tak jak i ten. Także, moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę, widzimy się już niebawem, także trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.